No i siemanderko, witam Was, moi drodzy subskrybenci, witam nowych subskrybentów, dziękuję, że jesteście, że oglądacie. Dzisiaj zobaczcie, trafiał do nas taki oto pacjent. Uwaga, też zaczęła współpracować, chyba się przestraszyła, że będzie zamiast tego pacjenta dzisiaj i zaczęła współpracować. No i mamy taki tosterek. Nawet nie będziemy sprawdzać, czy działa, bo po prostu musimy zrobić jakąś rozpierduchę i coś rozebrać. No to mamy kilo 800, ponad kilo 800, tak? I bierzemy się i zobaczymy, ile tutaj czego siedzi. Odcinamy sobie kabelek. Później sobie go oczywiście oskurujemy i wyciągniemy te dobrocie, jakie tam są, czyli miedziuszka. No i zasuwamy z koksem. Przydałby się jakiś wkrętak elektryczny, to by było szybciej. Właśnie, to jest może i dobry pomysł, żeby się zaopatrzyć w coś takiego. Cały warsztat by się przydał różnych różności i dobroci. Z drugiej strony. Plastik do plastiku. Co my tu mamy? Co my tu jeszcze mamy do odkręcenia, rozwalenia? Brutalnie. Brutalnie to zrobimy trochę. Dobra. Aha, muszę zrobić małą pauzę, bo nie przygotowałem się do końca do zajęć. Potrzebuję tu jeszcze łapkę, żeby usunąć tutaj właśnie tą grzałeczkę. Idę po łapeczkę, zaraz widzimy się. No dobra, zmiana śrubokręta. Tutaj śrubeczka trochę nie chciała współpracować. Trzeba było zmienić sprzęt na kaliber większy. Dobra. No i mamy takiego pomocnika tutaj, łapeczka, pyku pyku, podwadzimy sobie tutaj. No nie za wygodnie mi tutaj jest robić przed tą kamerą, troszeczkę mi ona przeszkadza, więc po prostu na zasadzie dźwigni teraz zrobię sobie to. Na podłodze przycisnę sobie trochę tą jedną nogą, ciapnę tą łapką i to pójdzie po masełku. I zaraz się widzimy. No dobra, lecimy dalej. Jedna część zdjęta. Tak jak widzicie, tutaj wytargałem stąd tą grzałeczkę. Oczywiście założyłem rękawiczki, bo to zwykle bywa przy takich robotach. Oczywiście już się delikatnie tam. Nie tyle chlasnąłem, co tam obtarłem na skórek, więc jak się nie uważa, to tak jest. Dobra, druga część. Spoko. Studium by mi się
rozpieździło. Dobra, jedziemy, jedziemy z koksem. Może troszeczkę większy się pokrętas, większy sprzęt. Dobra. Tu też będziemy musieli tutaj usunąć ten metal. Wszystko co metalowe do metalu. No i dobra, co tutaj zostało? Śrubeczka tu powinna być. No i dobra, tradycyjnie zaraz użyję ponownie mojego przyjaciela łoma. Potwarzę to sobie na ziemi i zaraz go zwracam. No i dobra, jedziemy dalej. Już prawie pacjent rozebrany. Mało co zostało. No i tak, tu mamy wyjętą tą grzałeczkę, tak, w kolejnym, drugiej części. I tak, kochani, to by było na tyle. Teraz jak tam waga? Działa, boi się. Dobra, niech się boi. I co mamy? Co tutaj mamy? Troszeczkę złomu. No, pochwaliłem ją. Dobrze. Jedziemy dalej. Zobaczmy, ile tutaj tego złomu jest. Za wiele go nie będzie. Ale nie wiem, trzeba się spodziewać. Dobrze, 141. Deko, tak, deko. Dobra. Następnie. Miedziuszka wyjęta za pomocą mojej magicznej skrzynki. Kto nie oglądał odcinka z magiczną skrzynką, zapraszam do obejrzenia. Będzie wiedział co kaman. Czyli 0,025, tak? No i aluminium. ...758, tak. No i tak to wygląda. Takie dobrocie w tym siedziały. Jak widzieliście. Jak się podobał odcinek, dajcie łapkę. Oczywiście, że w górę, nie w dół, nie pomylcie się. Łapka do góry. Jakiś komentarz dla zasięgów. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji, bo to pomaga w rozwoju kanału. No i trzymajcie się, niech moc będzie z wami. Do następnego, cześć.